Czy można spożywać wędliny, będąc na diecie mięsożercy? Bardzo często w naszej grupie pojawia się takie pytanie. Więc jeśli pójdziesz do sklepu i kupisz sobie kawałek jakiejś kiełbasy bądź jakiegokolwiek innego gotowego wyrobu i spojrzysz sobie na skład tego wyrobu, no to bardzo często oprócz różnego rodzaju dodatków pochodzenia roślinnego znajdziesz tam całą tablicę Mendelejewa. Czyli wiadomo, że coś takiego odpada, dlatego że Twoja dieta, nieważne czy to jest dieta mięsożercy, czy jakakolwiek inna dieta, wiadomo, że powinna opierać się o produkty nieprzetworzone i rzeczywiście coś takiego jest warunkiem zachowania zdrowia przez Ciebie. Ale co jeśli na przykład dostajesz od swojego znajomego, czy od swojej znajomej, który ma własną wędzarnię, dostajesz kawałek wędzonego boczku. Albo na przykład jesteś w sklepie i chcesz kupić sobie na przykład kawałek baleronu, w składzie którego tak naprawdę jedynym składnikiem oprócz mięsa czy jakiegoś tłuszczu pochodzenia zwierzęcego jest sól peklująca. Czy coś takiego jest ok? Dlatego dzisiaj film właśnie o tym. Opowiem troszkę o azotynach, azotanach i o nitrozoaminach. Także zapraszam. Sól peklująca jest to sól, która posiada w swoim składzie głównie oczywiście sól kuchenną, tak naprawdę ponad 99% właśnie stanowi zwykła sól kuchenna, natomiast pozostałe od 1/10 do 0,5 czy nawet 0,6% stanowi azotyn sodu. I teraz po co ta sól peklująca jest stosowana w różnego rodzaju wędlinach? No więc po pierwsze takim najważniejszym benefitem, jeśli chodzi o sól peklującą, jest to, że jest ona inhibitorem wzrostu dla Clostridium botulinum. Jeśli chodzi o samo Clostridium botulinum, to sól peklująca zabezpiecza nie tylko przed wytwarzaniem toksyn przez tą bakterię, ale także przede wszystkim przed wytwarzaniem termoopornych przetrwalników. Drugą funkcją naszej soli peklującej jest to, że nadaje ona barwę Twojego gotowego wyrobu mięsnego. Bo na przykład jeśli kupisz sobie w sklepie polędwicę łososiową bądź polędwicę sopocką, no to ta polędwica ma kolor różowy, natomiast jeśli upieczesz sobie w domu schab, no to ten schab będzie szary. I właśnie tą barwę zawdzięczamy soli peklującej. Sam proces zachowania barwy przez właśnie gotowy wyrób mięsny polega na tym, że hemoglobina, która jest jeszcze niezmieniona w mięsie, posiada w swoim składzie chem i w tym chemie żelazo jest na drugim stopniu utlenienia. Natomiast hemoglobina, która poddana jest działaniu soli peklującej, zamienia się na tak zwaną methemoglobinę, chem zamienia się na heminę, a samo żelazo wskakuje na trzeci stopień utlenienia i tworzy z hemoglobiną tak zwaną nitrozylomioglobinę. Oprócz tego sól peklująca jeszcze nadaje smak, nadaje aromat, czy hamuje także przed utlenieniem lipidów w gotowym produkcie. Także takie są główne funkcje naszej soli peklującej i warto tutaj dodać, że tak naprawdę my ludzie od czasu, kiedy zaczęliśmy używać soli do konserwowania żywności, tą sól wtedy pozyskiwaliśmy z różnego rodzaju wyschniętych źródeł słonej wody, czy na przykład pozyskiwaliśmy ją gdzieś z ziemi, to ta sól w tamtych czasach na dzień dobry była już zanieczyszczona, czy azotynem sodu, czy azotanem sodu, czy azotynem potasu, czy azotanem potasu. I oczywiście ludzie wtedy o tym nie wiedzieli, ale dzięki temu to mięso miało dużo większą trwałość niż na przykład takie mięso, które byłoby solone samą solą kuchenną. I być może to właśnie wtedy wyewoluował mechanizm koncentracji azotanów w ślinie, o czym będę mówić w dalszej części filmu. Natomiast dodam tylko to, że mleko matki na samym początku również w swoim składzie zawiera azotyny. Jeśli chodzi o samą historię azotynów i azotanów, to jest ona dosyć ciekawa, dlatego że w latach 70. prawie zakazano ich stosowania, ponieważ naukowcy, którzy wówczas badali azotyny i azotany, stwierdzili, że są one szkodliwe dla człowieka.
I wszystko zmieniło się w latach 90., kiedy dwie niezależne grupy badaczy odkryło, że azotyny w ślinie są substratem do wytwarzania tlenku azotu w organizmie człowieka. Sam mechanizm wytwarzania tlenku azotu w organizmie człowieka polega na tym, że Twoje bakterie komensalne, które obecne są w jamie ustnej, zamieniają azotany na azotyny, następnie azotyny, które przedostają się do Twojego żołądka, w kwaśnym środowisku żołądka, zamieniane są właśnie na tlenek azotu. Tlenek azotu wytwarzany jest na dwa sposoby. I ja zaraz pokażę Ci grafikę, żebyś wiedział dokładnie, o co tutaj chodzi. Natomiast ten szlak, na którym my się dzisiaj głównie skupiamy, czyli otrzymywanie tlenku azotu z azotanów, czy następnie azotynów, zachodzi za pomocą, tak jak wspomniałam, enzymów bakteryjnych, które występują w Twojej jamie ustnej. Oprócz tego może on także zachodzić w Twoich tkankach, dlatego że w Twoich tkankach również wytwarzane są reduktazy azotanowe i na przykład jednym z enzymów, który ma charakter reduktazy azotanowej, jest na przykład oksydaza ksantynowa. I to jest grafika, którą udało mi się znaleźć i wybrałam ją dlatego, że tak naprawdę bardzo tutaj dużo na tej grafice jest wyjaśnione. Więc jak widzisz, pierwszy szlak wytwarzania tlenku azotu w Twoim organizmie jest to szlak, w którym tlenek azotu syntetyzowany jest z L-argininy. Arginina oczywiście jest aminokwasem, który pochodzi z żywności. Szlak ten obejmuje enzymatyczną konwersję argininy do cytruliny i uwalnianie właśnie tlenku azotu. Jeśli chodzi o enzym, to enzymem, który jest odpowiedzialny za konwersję argininy do cytruliny, jest tak zwana syntaza tlenku azotu, czyli to, co na grafice masz opisane jako NOS. Sam tlenek azotu, jak widzisz, podlega recyklingowi w Twoim organizmie, dlatego że jest to substancja, która ma bardzo krótki okres półtrwania i jest on konwertowany do azotynów i azotanów. Czyli to jest ta nasza pierwsza ścieżka i generalnie tak naprawdę ta pierwsza ścieżka stanowi aż 90% produkcji tlenku azotu w organizmie człowieka. Natomiast druga ścieżka, czyli jest to szlak redukcyjny azotan, azotyn, tlenek azotu, odpowiada za 10% produkcji tlenku azotu w całym organizmie. I teraz jak widzisz, dietetyczne spożycie azotanów, oczywiście tutaj na grafice wiadomo, mamy buraki, mamy szpinak, ale jeszcze oczywiście tutaj wiadomo, że oprócz tego może być mięso. Dodam tylko, że azotyny i azotany znajdują się nie tylko w mięsie peklowanym, ale także w mięsie jeszcze nieprzetworzonym. Czyli tak jak powiedziałam, azotany w Twojej ślinie konwertowane są do azotynów, a następnie w Twoim żołądku z azotynów wytwarzany jest tlenek azotu. Warto także dodać to, że wiele azotynów również przeżywa przejście przez żołądek i dostaje się do krążenia ogólnoustrojowego. I ta druga ścieżka zachodzi w Twoim organizmie w warunkach, kiedy mamy do czynienia z niedotlenieniem, natomiast ścieżka pozyskiwania tlenku azotu za pomocą syntazy tlenku azotu zachodzi w Twoim organizmie głównie wtedy, kiedy tlenu jest wystarczająco. I warto tutaj zaznaczyć jeszcze to, że tak naprawdę te dwa szlaki wpływają na siebie, oddziaływują ze sobą, czyli prowadzą tak zwany crosstalk, tak samo jak kinaza mTOR czy kinaza AMPK, mówiłam o tym w moim filmie dotyczącym sarkopenii, czyli generalnie chodzi o to, że te dwa szlaki są wzajemnie od siebie zależne i na przykład stwierdzono, że u myszy, która ma niedobór syntazy tlenku azotu, czyli nie może pozyskiwać tlenku azotu w tej pierwszej ścieżce z argininy, to wydajność szlaku azotan, azotyn, tlenek azotu, czyli tej drugiej ścieżki, o której już rozmawialiśmy, wzrasta aż o 90%. I teraz po co nam tlenek azotu w organizmie? Więc tlenek azotu jest Twoim najważniejszym wazodylatatorem, czyli rozszerza Twoje naczynia krwionośne, czyli dzięki temu będzie wpływał korzystnie na Twój układ sercowo-naczyniowy, będzie pożądany u osób, które walczą z nadciśnieniem, ponieważ nadciśnienie wynika z tego, że w Twoim organizmie jest właśnie za mało tlenku azotu. Tlenek azotu również umożliwia erekcję u mężczyzn.
Jeśli chodzi o sam układ sercowo-naczyniowy i żołądek, to być może słyszałeś takie powiedzenie, że zawał zaczyna się w żołądku. I rzeczywiście jednym z argumentów, który będzie za tym przemawiał, jest to, że w Twoim żołądku wytwarzany jest tlenek azotu, który następnie ma korzystny wpływ na pracę Twojego serca czy całego układu krwionośnego. Tlenek azotu działa również ochronnie i zapobiegawczo na różnego rodzaju choroby żołądkowo-jelitowe. Jeśli chodzi o pracę samego żołądka, czy ogólnie całego naszego przewodu pokarmowego, to tlenek azotu zapewnia Ci, że Twój przewód pokarmowy wytwarza odpowiednią warstwę śluzu. Na przykład w badaniu, które zostało przeprowadzone na szczurach, udowodniono, że tlenek azotu sprawia, że warstwa śluzu w żołądku szczura wzrasta aż czterokrotnie. Jeśli chodzi o sam śluz w żołądku, to wiadomo, że zabezpiecza on przed kwaśnym środowiskiem, które w żołądku jest wytwarzane, czyli ogólnie będzie zabezpieczał przed różnego rodzaju owrzodzeniami, które mogą być obecne w Twoim żołądku. Kolejne funkcje tlenku azotu w Twoim organizmie jest na przykład to, że jest on immunomodulatorem, ma swój udział także w wytwarzaniu neuroprzekaźników, ma swój udział także w zmniejszaniu stresu oksydacyjnego i dzięki temu hamuje także peroksydację lipidów w Twoim sercu. Oprócz tego tlenek azotu jest ważny także na przykład dla hipertrofii, dlatego że powoduje on aktywację Twoich komórek satelitarnych. Jeśli chodzi o same komórki satelitarne, no to wiadomo, że są to komórki prekursorowe Twoich mięśni szkieletowych. Tlenek azotu wpływa również korzystnie na Twój metabolizm. Transporterem azotanów w Twoim organizmie jest białko, które nazywa się sialina. I sialina jest białkiem, które, jak się okazuje, obecne jest nie tylko w jamie ustnej, ale także obecne jest w sercu, obecne jest w płucach, wątrobie czy też w nerkach. I jeśli chodzi o sam proces starzenia się organizmu, to warto tutaj zaznaczyć, że z wiekiem, ale niestety, maleje nam zdolność wytwarzania tlenku azotu w organizmie, ponieważ z wiekiem zmienia się nasza mikroflora, nie tylko w jamie ustnej, ale także w jelitach. Z wiekiem zmniejsza się także zakwaszenie naszego żołądka oraz różnego rodzaju leki, takie jak właśnie inhibitory pompy protonowej, będą również sprawiały, że w Twoim żołądku wytwarzane jest dużo mniej tlenku azotu niż byłoby normalnie bez zażywania tych leków. Jeśli chodzi ogólnie o pochodzenie związków azotowych w żywności, to związki azotowe w żywności przede wszystkim biorą się z nawozów azotowych, które są używane do uprawy warzyw. Oprócz tego mogą one także pochodzić z niewłaściwego unieszkodliwiania odpadów azotowych. Jeśli chodzi o same azotyny i azotany, które występują w mięsie, ponieważ jest to taki argument, który według dla niektórych osób przemawia za tym, żeby się tego mięsa obawiać. Tylko zwróć uwagę na to, że azotyny i azotany w mięsie są cały czas piętnowane, natomiast azotyny i azotany, które występują w buraku czy w jakimkolwiek innym warzywie, mają tutaj cudowne moce. I no, dla mnie to jest trochę dziwne, bo tak naprawdę jeśli chodzi o zawartość azotynów i azotanów, to jest ich dużo więcej w warzywach niż w mięsie. Jeśli chodzi o samo mięso, to mięso nieprzetworzone zawiera do 100 mg azotanów, natomiast mięso przetworzone zawiera ich około 150 mg, podczas gdy na przykład szpinak zawiera od 2000 aż do 4000 mg azotynów i azotanów w swoim składzie. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem oceniła wpływ zarówno azotanów, jak i azotynów na rakotwórczość u ludzi i stwierdzono, że istnieją niewystarczające dowody łączące źródła azotanów w diecie i w wodzie z ogólną zachorowalnością na choroby nowotworowe. Istnieją ograniczone dowody łączące azotyny w diecie z ryzykiem raka żołądka. Istnieje odwrotne ryzyko azotanów w diecie i raka żołądka
oraz to, że azotyny i azotany w warunkach prowadzących do endogennej nitrozacji są prawdopodobnie rakotwórcze. I właśnie w taki oto sposób przechodzimy już do nitrozoamin. Więc o co chodzi z tymi nieszczęsnymi nitrozoaminami? Więc nitrozoaminy występują nie tylko w produktach pochodzenia zwierzęcego, ale występują także w produktach pochodzenia roślinnego. Na przykład bardzo dużo nitrozoamin znajdziesz w kawie, czy znajdziesz w herbacie, czy bardzo dużo nitrozoamin znajdziesz także w zbożach, czy w dalszej perspektywie w produktach z tych zbóż wyrabianych, czyli na przykład w mące pszennej, czy dalej w różnego rodzaju chlebkach, bułeczkach, naleśnikach, makaronikach i innych tego typu rzeczach. Oprócz tego nitrozoaminy znajdują się także na przykład w dymie papierosowym, znajdują się także w powietrzu, którym my oddychamy, czy znajdują się na przykład w lekach. Jakiś czas temu była nagłaśniona sytuacja, że jedną z nitrozoamin, a konkretnie nitrozodimetyloaminę, odnaleziono w metforminie. Oczywiście były to dawki rzeczywiście dosyć wysokie, kilkudziesięciu większe niż przewidują normy, natomiast normalnie nitrozoaminy także występują w lekach. Jeśli chodzi o żywność pochodzenia zwierzęcego, to nitrozoaminy znajdziemy w rybach, znajdziemy w jajach, czy właśnie znajdziemy w mięsie. Słodycze, tłuszcze, piwo również zawierają nitrozoaminy. I teraz jeśli chodzi o sam proces powstawania nitrozoamin, to tak jak już wspominałam, nitrozoaminy powstają właśnie w kwaśnym środowisku Twojego żołądka. Czy mogą także nitrozoaminy powstawać dalej w Twoich jelitach? Z tym, że warto tutaj zaznaczyć dwie kwestie. Po pierwsze, nitrozoaminy powstają głównie z amin drugorzędowych, natomiast w żywności znajdują się głównie aminy pierwszorzędowe. Natomiast druga kwestia jest taka, że rakotwórczość, która rzeczywiście została stwierdzona na modelach zwierzęcych, przypisywana jest aminom lotnym. Jeśli chodzi o aminy lotne, to przykładem takiej aminy będzie właśnie wspomniana przed chwilą przeze mnie nitrozodimetyloamina, czy na przykład nitrozopirolidyna, czy na przykład nitrozopiperydyna. Oczywiście nitrozodimetyloamina przez Międzynarodową Agencję do Spraw Walki z Rakiem uznana jest za aminę prawdopodobnie rakotwórczą, natomiast nitrozopirolidyna i nitrozopiperydyna jest uznana przez tą samą agencję za aminy prawdopodobnie rakotwórcze. Natomiast aminy nielotne, takie jak na przykład nitrozoprolina, nitrozohydroksyprolina czy kwas nitrozotiazolidyno-4-karboksylowy, są to aminy, które są po prostu nierakotwórcze. Także jak widzisz, nie wszystkie aminy są rakotwórcze. I tak jak powiedziałam, najniebezpieczniejsze są nitrozoaminy, które są lotne. I to tak naprawdę nie te nitrozoaminy, które obecne są w żywności, tylko to te nitrozoaminy, które obecne są w dymie papierosowym, czy te nitrozoaminy, które obecne są w powietrzu, będą odpowiedzialne za powstawanie chorób nowotworowych. I teraz przyjrzyjmy się, jak to wygląda, jeśli chodzi o normy, bo na przykład jeśli weźmiemy sobie tutaj pod uwagę wielopierścieniowe aminy heterocykliczne, to okazuje się, że ilość tych amin, która potrzebna jest do wywołania choroby nowotworowej u modeli zwierzęcych, jest o 1000 czy aż 10 tysięcy razy większa niż ta ilość, która naturalnie występuje w żywności. Stwierdzono, że ogólna zawartość nitrozoamin w wyrobach wędliniarskich nie jest wysoka i waha się od ilości śladowych do 10 mikrogramów na kilogram wyrobu. Przy czym zaznaczam, że nie ma tutaj podziału na nitrozoaminy lotne i nielotne. Według danych poziom tolerancji człowieka na działanie lotnych nitrozoamin wynosi od 5 do 10 gramów na kilogram masy ciała. Dieta bogata w czerwone mięso, która zawiera 600 gramów mięsa dziennie, no czy to jest dieta bogata w czerwone mięso, czy nie, to już nie będziemy tutaj na ten temat dyskutować. Natomiast taka dieta dostarcza tylko 13 mikrogramów gotowych, całkowitych związków azotowych. Także jak widzisz, są to ilości śladowe.
Jeśli chodzi o normy, które zostały ustalone w różnych krajach, to na przykład w Chile 30 mikrogramów na kilogram jest to maksymalny poziom nitrozodimetyloaminy, czyli tej, o której mówiłam, czyli tej, która jest prawdopodobnie rakotwórcza, w produktach mięsnych. Natomiast w Stanach Zjednoczonych maksymalne dopuszczanie stężenie lotnych nitrozoamin w produktach mięsnych wynosi do 10 mikrogramów na kilogram. Także jak widzisz, ilości, które są uznane za dawkę bezpieczną dla człowieka, przypomnę, jest to 5 do 10 gramów na kilogram masy ciała, a ilości, które występują w gotowych już produktach, są po prostu dla Ciebie całkowicie bezpieczne. Teraz jeśli chodzi o samo powstawanie nitrozoamin, to tak jak powiedziałam, może ono powstawać w żołądku, mogą one powstawać w żołądku, mogą one powstawać w jelitach. Mikroorganizmy, które obecne są właśnie w Twoich jelitach czy w Twojej jamie ustnej, biorą udział w powstawaniu nitrozoamin na kilka sposobów. Po pierwsze, tak jak już wspomniałam, jest to redukcja azotanów do azotynów. Po drugie, będzie to degradacja białek do aminokwasów czy właśnie do amin. Po trzecie, będzie to wytwarzanie enzymów niezbędnych do nitrozacji, czyli właśnie tej reduktazy azotanowej. I po czwarte, będzie to wytwarzanie odpowiedniego pH, które jest niezbędne właśnie do nitrozowania. I teraz, jeśli chodzi o powstawanie nitrozoamin w produktach, dlatego że nitrozoaminy mogą powstawać nie tylko w Twoim organizmie, ale także w produkcie gotowym, to tutaj na to też będzie miało wpływ kilka czynników. I pierwszym takim czynnikiem, który można tutaj wyodrębnić, będzie to temperatura. Czyli im wyższa temperatura, tym więcej nitrozoamin może powstać w gotowym produkcie. Czyli na przykład, jeśli kupisz sobie jakiś kawałek kiełbaski w sklepie, albo na przykład, jeśli kupisz sobie kawałek wędzonego boczku, no i ten boczek później będziesz smażył na patelni, czy tą kiełbaskę będziesz gotować, no to teoretycznie tych nitrozoamin będzie więcej w tym usmażonym boczku, czy w tej kiełbasie, która jest przez Ciebie ugotowana. Aczkolwiek w badaniu, w którym smażono szynkę na otwartej patelni bez przykrywki, wykazano, że podczas procesu smażenia około 80% utworzonej nitrozodimetyloaminy i 50% nitrozopirolidyny ulotniło się w oparach. Także tak naprawdę, jeśli decydujesz się na obróbkę termiczną produktu, który zawiera w swoim składzie sól peklującą, warto, aby po prostu robić to bez przykrywki. Askorbinian jest jednym z najbardziej znanych i skutecznych inhibitorów powstawania nitrozoamin, dlatego rzeczywiście bardzo często jest on dodawany do różnego rodzaju wędlin, aczkolwiek w innych badaniach askorbinian wykazał działanie prooksydacyjne. I jeśli chodzi o pieprz czarny, to też tutaj jest taka ciekawa kwestia, dlatego że różnego rodzaju przyprawy także będą miały wpływ na powstawanie nitrozoamin w gotowym produkcie. Więc pieprz czarny zawiera w swoim składzie tak zwaną piperydynę. I właśnie wykazano, w większości badań oczywiście wykazano, że wędliny, które w swoim składzie zawierają pieprz czarny, zawierają także więcej tak zwanej nitrozopiperydyny. Czyli jest to właśnie nitrozoamina, która powstaje z piperydyny obecnej w pieprzu czarnym. I kilka badań wykazało także, że istnieje dodatnia korelacja, niekoniecznie liniowa, pomiędzy zawartością azotynów i azotanów w produkcie, a następnie w dalszej perspektywie wytwarzania nitrozoamin w tym produkcie. Aczkolwiek badanie, które zostało opublikowane w 2015 roku w dzienniku Food Chemistry, stwierdziło, że na ilość powstawania nitrozodimetyloaminy i nitrozopirolidyny, czyli tych nitrozoamin, które mogą być rakotwórcze, nie ma wpływu dodatek azotynów. I dodam jeszcze jedną kwestię a propos boczku, bo boczek jest tutaj chyba takim wyrobem, który jest piętnowany bardzo często przez media głównego ścieku, więc okazało się, że boczek, który wcześniej został zapeklowany solą peklującą, następnie został on poddany obróbce termicznej, zawierał najwięcej w swoim składzie nitrozoproliny i nitrozo i kwasu nitrozotiazolidyno-4-karboksylowego, czyli przypomnę Ci, to są te aminy,
które uznane są oficjalnie przez Międzynarodową Agencję do Spraw Walki z Rakiem za aminy, które nie są rakotwórcze. I na koniec jeszcze ilość nitrozoamin w tureckiej kiełbasie. Ta kiełbasa nazywa się suku, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Więc kiełbasa suku jest to taka kiełbasa, która produkowana jest w Turcji i tą kiełbasę najpierw się fermentuje, następnie się ją poddaje obróbce cieplnej, następnie się ją suszy i następnie przed jedzeniem znowuż się ją poddaje obróbce cieplnej. Czyli tak jak widzisz, obróbka cieplna plus kwaśny pH, bo jest ta krótka fermentacja, czyli są to takie czynniki, które będą promować nam powstanie nitrozoamin. Czyli rzeczywiście wydaje się, że w takim produkcie, no to tych nitrozoamin muszą być już kolosalne ilości, więc stwierdzono, że całkowity poziom lotnych nitrozoamin w suku poddanym obróbce cieplnej był mniejszy niż 5 mikrogramów na kilogram. Także przypomnę Ci tylko, że jeśli chodzi o normy, które są ustalone dla człowieka jako bezpieczne, to lotne nitrozoaminy mamy od 5 do 10 gramów na kilogram masy ciała. No i teraz podsumowanie. Więc no, przedstawiłam dzisiaj sporo badań, było sporo nowych słów. Mam nadzieję, że nie pogubiłeś się w tym wszystkim. Oczywiście linki do wszystkich badań, z których dzisiaj korzystałam, znajdziesz w opisie mojego filmu. I w podsumowaniu chciałam tylko dodać to, że jeśli jesteś na diecie mięsożercy czy na jakiejkolwiek innej diecie i po prostu masz ochotę od czasu do czasu zjeść sobie jecznicę usmażoną na boczku, który zawiera w swoim składzie sól peklującą, czy na przykład masz ochotę zjeść sobie baleron, który zawiera w swoim składzie sól peklującą, czy na przykład masz ochotę zjeść sobie jakąś kiełbasę, która tak naprawdę oprócz mięsa i tłuszczu zawiera w swoim składzie jedynie sól peklującą, to jak najbardziej możesz coś takiego zrobić. Zwłaszcza jeśli jesteś osobą, która nie posiada żadnych problemów ze zdrowiem. Jeśli spodobał Ci się materiał, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!